kiedy usłyszałem, że w Polsce można dotknąć Bugatti, może nie dosłownie dotknąć, bo to szacowny zabytek, po prostu oszalałem. Wsiadłem w samochód reporterski, przyjechałem do Gostynia, do państwa Fedów. To po prostu coś niesamowitego. Skąd Bugatti? Skąd Bugatti? Akurat ta z Niemiec. Tak się zdarzyło, że ponieważ mój tato dawno marzył o Bugatti, no ja też, bo to... Wszyscy, którzy wyrośliśmy z ruchu weteranów szos, siadaliśmy po skończonym rajdzie i mówiliśmy a Bugatti. I ta podkówka, która tutaj przed nami jest, śniła nam się po nocy. Tak, to jest taki ponadczasowy znak, który pozwala rozpoznać te samochody. Właśnie to jest coś, co Bugatti ujmowało najbardziej. Tak, to jest stylizowana podkowa końska, bo Ettore oprócz tego, że budował piękne i szybkie samochody, był zapalonym hodowcą koni. I to właśnie było takie połączenie tej pasji mechanicznej z pasją do istot żywych. To tak już nie konie zwykłe, a rumaki. To była rewolucja, prawda, jeżeli chodzi o konstrukcję samochodów. Te silniki w tamtych czasach były już bardzo szybkobieżne. Ten silnik tutaj kręci się 5,5 tysiąca obrotów na minutę, 28-rocznik. W współczesnych kategoriach. Tak, tak. Samochody były lekkie, także stosunek mocy do masy był zupełnie przyzwoity. No i to po prostu zaczęło zupełnie inaczej jeździć niż zwykłe takie auta dostępne normalnie. A spójrzcie państwo na ten silnik. Proszę bardzo, tu nie ma żadnych bajerów, jak to się dzisiaj mówi. Tu nie ma żadnych udziwni, to jest rzeźba. To jest rzeźba, ale ona udziwniona jest. To Ettore miał swoje pomysły, które do dzisiaj zastanawiają, dlaczego tak to robili i dlaczego to wszystko działa. Ale rzeczywiście był geniuszem, bo pomimo, że ten samochód ma wiele udziwnień, ale te udziwnienia są piękne i funkcjonalne. Nie potrafię w tym silniku odróżnić głowicę. Normalnie jest głowica zdejmowana, a tutaj... Nie, to są ślepe cylindry, czyli jest odlew monolityczny bloku cylindrów z głowicą. Co oczywiście zmniejszało ryzyko na przykład rozszczelnienia, prawda? Tak, z tym, że to rozwiązanie to było dość powszechnie stosowane w tamtych czasach. Harleje pierwsze miały podobnie, ślepaki tak zwane. Ślepaki to było nawet jeszcze po wojnie, niektóre samochody miały ślepe cylindry. Ettore przywiązywał bardzo wiele wagi do samej formy, dlatego ten kształt jest wystudiowany. To zupełnie można byłoby inaczej zrobić, prościej, że to wszystko jest obrabiane, ale jemu się podobały właśnie takie proste geometryczne formy i to jest właśnie dowód na to, że... Nie ma tabliczki nie dotykać eksponatu. Nie ma, można pogłaskać. Nie, dotykam, ponieważ to jest tak specjalnie moletowane, delikatnie szorstkie, to stąd się bierze ta uroda tego silnika. No i cała armatura, gaźnik mosiężny, lśniący. Tak, wyczynowy Solexa gaźnik o bardzo dużej gardzieli, to daje temu samochodowi. I tu jest coś, czego nie rozumiem. Te odsłonięte zębatki, to właśnie tak było zaprojektowane? Tak, to jest słynne sprzęgło Ettorego. Właśnie jeden z dziwolągów w tym samochodzie. Całe koło zamachowe na wierzchu, mechanizm sprzęgła w środku niczym nie osłonięty. Ale to sprzęgło działa doskonale. Ja w żadnym współczesnym aucie nie spotkałem sprzęgła, które by tak lekko pracowało, jak właśnie w Bugatti. Można małym palcem od nogi obsługiwać to sprzęgło i będzie działało. No i ten kształt przypominający łódkę, prawda? No to są akurat takie były kanony budowania samochodów sportowych bądź wyścigowych tamtych lat i takie nadwozie to Anglicy mówili boat tail, czyli tył łodzi, bo to właśnie się zbiega ten tył. Chodziło samochodu. O opływ powietrza? Też, a też po prostu o formę, bo opływ powietrza to jeszcze wtedy tak mocno do tego nie przywiązywali wagi, bo jeszcze nie było to takie zbadane i przebadane, ale to też to forma po prostu takiej smukłość sugerowała, że taki samochód będzie szybki i dlatego takie nadwozia właśnie w autach sportowych bądź wyścigowych znajdowały się. Kolor błękitny, czyli kolor Grand Prix Francji, tak? Tak, to jest taki kolor, jakie Bugatti były malowane. Bugatti Owners Club, takie najbardziej prężna organizacja zrzeszająca miłośników i właścicieli Bugatti, dysponuje próbkami koloru, także to jest dokładnie według takiej próbki umieszany kolor. Bugatti Blue się nazywa. Anglicy mieli zielone, Włosi czerwone.
to były kolory dla wyścigów Grand Prix, prawda? Łatwo było rzuciwszy okiem na tor rozpoznać, kto kogo goni. Polskie były biało-czerwone, jeśli się ścigali za granicą. Na przykład Jasie Ripper swoją miał pomalowaną. Przód był biały, tył czerwony. To taka postać niezwykła, automobilista z krwi i kości. Człowiek, który o sobie powiadał, że dwie kamienice krakowskie przez rurę wydechową przepuścił. I pan tam przygotował specjalny kącik, podejdźmy. Tak, tak. To jest właśnie coś cudownego, że to nie jest tylko maszyna, ale to jest człowiek, to jest pewna narodowa legenda. Oto właśnie pan Jan Ripper. Tu są przymocowane kilka części pochodzących z zbioru zapasowych części pana Rippera, który parę lat temu odnaleźliśmy w Krakowie. Te części, powiedzmy, są może już niezbyt przydatne do żywego auta, bo są zbyt, one były źle przechowywane. Ale mają rangę historyczną. Wał korbowy z korbowodami, uszkodzony blok silnika, tu właśnie. To jest ta część, co odpowiada za bycie głowicą, a tu są cylindry dalej. Piasta jednego koła, jedna nakrętka, druga nakrętka. Tak, są takie relikwie, które pozostały. No i to bohater. Są zdjęcia tutaj pana Ripera. Górale go kochali, kiedy rozgrywane były wyścigi o błękitną wstęgę Tatr. Potrafili polewać tam kostkę na szosie do Morskiego Oka wodą, po to, żeby Jasio lepiej się ślizgał. To była ukochana postać górali. Tak, to był niewątpliwie najbardziej znany polski kierowca międzywojnia, no i miał też spore osiągnięcia. Ścigał się na Bugatti 37 z kompresorem, że taka Bugatti miała około 90-100 koni mocy i na prostej wyciągała około 180 km na godzinę. Pan Jan Ripper kiedyś dał mi lekcję szacunku dla prawdziwego automobilisty. Była zima, był lód, drogą pod reglami, postanowił nas gdzieś przewieźć, przespacerować. Jechałem za nim rajdowym Cooperem, nie byłem w stanie nadążyć, mimo że on jechał polskim Fiatem 125 z gumami nacinanymi ręcznie. Zarobiliśmy ochoty zwykłemu człowiekowi na odwiedzenie tej kolekcji. Można do was zapukać i powiedzieć, pokaż? Można znaleźć w internecie stronę naszą, tam jest telefon i zadzwonić najlepiej. Gostyń, państwo pedowie, szukajcie w internecie, dzwońcie i obejrzyjcie to. Koniecznie przytulcie się do Bugatti.